Moje ostatnie kilkanaście minut gadaniny spożytkuję na podsumowaniu setu Magic 2013. Dokonam tego w kilku, powiedzmy, blokach tematycznych. Zacznę od pokazania Wam wszystkim, jak oceniam siłę poszczególnych commonów, uncommonów. Do każdego koloru wybrałem po 6 commonów, które są moim zdaniem najbardziej obiecujące, i po 3 uncommony, które moim zdaniem też jakby przodują nad pozostałymi. Jak chodzi o kolor biały, to w pierwszym rzędzie mamy 3 nowe karty, które jak widać ze sobą ciekawie właśnie współpracują. Zarówno rycerz, jak i Captain Skull pracuje jakby na pełną użyteczność War Falcona, który przy tych kartach, prawda, będzie miał naprawdę o wiele łatwiejsze pole manewru, będzie o wiele łatwiej mógł wbijać obrażenia. Także myślę, że tutaj chyba te karty mówią same za siebie, jak to wszystko funkcjonuje. Potem dołożyłem jeszcze dwa solidne białe removale, które na pewno będą też często wykorzystywane. No i na końcu Griffin Protector, którego, tak jak powiedziałem, trzeba też brać pod uwagę jako naprawdę solidnego commona, choćby właśnie z kartą Caption Skull czy jakimkolwiek tam innymi producentami tokenów. Bije za znacznie więcej niż wygląda, więc naprawdę też warto zwrócić na niego uwagę. No i uncommony, tutaj wybór nie był zbyt trudny. Oblivion Ring i Serra Angel tu się musiały znaleźć. Oczywiście Oblivion Ring to jest tutaj absolutnie uncommon, po prostu klasy światowej, nazwijmy to. Serra Angel no niewiele mu ustępuje też, bardzo często będzie to pierwszy pick na draftach. No i już nieco gorszy, no ale wciąż całkiem solidny Knight of Glory. Przechodząc do koloru niebieskiego, jak chodzi o commony, jest już trochę gorzej. Nie ma takich wyraźnych, prawda, wymiataczy, ale jest solidny removal, jest karta, która może nam zapewnić spory card advantage numer 1, jest karta, która może nam zapewnić spory card advantage numer 2, jest kilka latających niezłych stworów, także generalnie no, nie ma na pewno jakiegoś commona na miarę Mist Ravena, prawda, ale jest parę solidnych commonów, które na pewno będą też często wykorzystywane, kiedy będziemy grali Islandami. No i znacznie lepiej jest w uncommonach. Talaran's Invocation to będzie pewnie jeden z moich ulubionych trzech, nie wiem, dwóch, trzech uncommonów w secie. Sleep zawsze solidna jakość, każdy kto z tą kartą się spotkał, czy to używając jej, czy przegrywając przez nią, zna jej siłę. I myślę, że Jace Phantasm też jest kartą, która naprawdę ma potencjał. Jest niepozorna, ale wydaje mi się, że w wielu sytuacjach naprawdę będzie w stanie zmienić obraz gry na placu boju. Przechodzimy do czarnego. W czarnym mamy już znacznie lepiej, jak chodzi o tę pierwszą linię commonów, niż w niebieskim, moim zdaniem. Te commony są bardziej, prawda, w bardziej oczywisty sposób silne, tak bym to powiedział. Mardor oczywiście najlepszy commonowy removal w secie. Bloodhunter Bat, bardzo solidny latacz. Następca Blind Huntera, który był naprawdę bardzo silnym commonem. I Essence Drain, bardzo solidny removal. W drugim rzędzie już jest trochę gorzej, już nie byłem w stanie wybrać nic jakiegoś nadzwyczajnego. Mamy Raven Zradcy, Vile Rebirth i Crippling Blight. Karty, które tam naprawdę nawet niekoniecznie muszą się znaleźć w każdym deku. Commony solidnej klasy, ale na pewno nie nic niezwykłego. I jak chodzi o uncommony, to wybrałem oczywiście Nighthawk, który tutaj jest poza zasięgiem, najlepszy uncommon w czarnym i też czołówka generalnie uncommonów. Top 3, myślę, top 5 uncommonów w secie. Rise from the Grave, to myślę, że też tutaj nie ma zbyt wielkiej niespodzianki. I Public Execution, karta, która moim zdaniem naprawdę ma potencjał, jest twardym removalem, plus może bardzo namieszać w kombacie. Koszt troszkę nieprzyjemny, ale myślę, że mimo wszystko warto na nią zwrócić uwagę.
zastanawiałem się długo, czy wybrać tą kartę, czy tego rycerzyka 2-1 czarnego, ale wydaje mi się, że ta karta jednak może wpływać na grę w znacznie większym stopniu, jest znacznie ciekawszym akomonem. W czerwonym zaczynamy oczywiście od Incinerate'a, czyli tam nowej wersji Incinerate'a, Searing Spear'a. Absolutnie najlepszy czerwony common. Dalej, wyraźnie dalej jest już, myślę, Turn to Slug. Chociaż pamiętajmy, że jest ten cały pięcioksiąg, prawda, nazwijmy to, tych pierścieni, które są naprawdę niezłe i dzięki tej karcie możemy te pierścienie przy okazji kasować, więc na pewno jest to też, może to być też karta rozważana jako wysoki pick, jako pierwszy, trzeci pick, też ten tu slag pewnie będzie gdzieś tam zbierany na draftach. No i dalej już, czyli takie typowe czerwone stworki, nic niezwykłego, ale jak najbardziej okej. Blade Tooth Boar, Fire Elemental, Remanging Goblin, który naprawdę jest lepszy niż się wam wydaje. Naprawdę możliwość wymienienia niepotrzebnych landów na karty zawsze jest fajną opcją. No i na końcu już niezbyt jakiś wyjątkowy, ale jednak pasujący do czerwonego koloru bardzo Reckless Brood. Na pewno nie jest to nic niezwykłego ta karta, ale no po prostu już brakło trochę materiału, żeby znaleźć coś lepszego w czerwonym, jak chodzi o komony. I w Ankomonach, moim zdaniem, chyba najlepszy Ankomon w ogóle w całym secie. Flames of the Firebrand, naprawdę bardzo użyteczny, bardzo elastyczny. No, nie mogę się nachwalić tej karty, myślę, że naprawdę będzie dawać radę. Dalej, dwie karty o podobnym power levelu. Arms Dealer, który naprawdę przy sporej liczbie goblinów w czerwonym powinien w tym secie błyszczeć. I no, w najgorszym wypadku jest to, prawda, za 5 mana 4 stwora, więc też nie najgorzej. No i na koniec Vulcanic Geyser, czyli takie trochę, tak jak powiedziałem, udziwnione, nie wiem, Fireball połączone, nie wiem, z Blaze'em, czy nie wiem, jak to nazwać, jakieś tam taka, powiedzmy, ogniwo pośrednie między tymi kartami. I na koniec zielony. Tutaj z najlepszych uncommon, oczywiście Fixing zawsze w zielonym jest wart grania. Preyapon, czyli removal, którego naprawdę bardzo brakowało zielonemu kolorowi, żeby doszlusować do reszty kolorów. Primal Hunt Beast sam z siebie oczywiście jest tylko Hill Giantem, ale ten Hexproof sprawia, że działa bardzo fajnie z wieloma kartami, które go wspomagają. Czy to z tym zielonym pierścieniem, czy z jakimiś enchantmentami, więc pod tym względem to jest common, który może być poszukiwany na draftach. Kurser, czyli po prostu solidny 3-3 za 3 mana. Pająk, moim zdaniem, chyba najlepszy chyba zielony common w tym secie. Naprawdę solidna postać. Każdy deck będzie miał z nim jakiś tam problem, prawda? Szczególnie jak ktoś opiera swoją strategię na małych latających stworach, to będzie miał z nim trochę przejść. No i na koniec agresywny, przyjemny komonik, Yevas Force Mage. Generalnie pod względem komonów zielony prezentuje się naprawdę przyjemnie. Było jeszcze parę komonów, które tutaj jakby rozważałem, więc naprawdę wybór był dosyć spory. No i w Ankomonach też nie jest najgorzej. Icedix Slime oczywiście klasa sama dla siebie. Garruk Pack Leader, szansa na spory card advantage, przy okazji solidne ciało. No i Rancor, bardzo agresywny i bardzo, bardzo solidny Ankomon. Myślę, że jeżeli tylko mamy tych stworów odpowiednią ilość, nie wiem, powyżej 13, tam 12, 13, to już ta karta naprawdę jest warta grania. I przechodzimy teraz do topowych erek, czyli erki, które moim zdaniem są najbardziej warte uwagi, które najwięcej będą mogły odmienić sytuację na placu boju. Tak zwane, nie wiem, ja to nazywam i tam jeszcze będzie o tym mowa, tak zwane One Man Army, czyli karta, która właśnie w pojedynkę jest w stanie odwrócić losy spotkania bez żadnej jakiejś szczególnej, prawda, bez żadnej szczególnej pomocy z naszej strony. Po prostu zagrywamy ją i ona już robi swoje. Tutaj myślę, że właśnie Captain of the Watch i Sublime Archangel, jak chodzi o biały kolor, Nepharox i Xatrid Gorgon, jak chodzi o czarny. W czerwonym dwie świetne też erki, Kręgomob Boss i Thundermaw Hellkite. I trzy karty z zielonego. Jak widać, nie ma w ogóle żadnej karty z niebieskiego. Po prostu moim zdaniem niebieski nie ma żadnej karty, która jakoś tam samodzielnie jest w stanie odwrócić losy gry. Jest oczywiście klon, który może być każdą z tych kart, praktycznie oprócz Garruka. Ale
Jest oczywiście też Jace, który też jest ok, prawda? Który też jest w stanie wygrywać gry, ale są to jednak karty, które wymagają czegoś więcej niż zagrania ich, prawda? Do stołu. Musisz jeszcze coś zrobić. Natomiast z tych kart, które tutaj widzę, to praktycznie każda jesteśmy w stanie zagrać i po prostu nią wygrać przez sam fakt jej obecności na placu boju. Podobnie oczywiście Garruk, Tractusk, no może to nie jest już taka klasa kart jak na przykład Nefarox czy Krenko, ale jest to wciąż gość, który no, robi ogromną różnicę, prawda? Można go, jest do tego bardzo uniwersalny, kosztuje tylko jedną zieloną, bardzo łatwo go dołożyć do każdego deku i no, daje nam Life Swinga, prawda, 5 w górę i znaczy może nawet nie tyle Life Swinga, co po prostu Power Up, Life Power Upa, prawda? I jak ginie, dostajemy jeszcze dodatkową bestię, więc naprawdę bardzo, bardzo solidny chłopak. No i Ewa, która sama z siebie, no nie jest wiadomo, 4-4 za 4 mana z flashem, to nie jest nic jakiegoś takiego mega porywającego, ale naprawdę ta druga zdolność sprawia, że ta karta będzie naprawdę sick i oponent się będzie musiał jej szybko pozbyć, bo zagrywanie stworów na instancie, prawda, jest naprawdę silne i ta karta to zapewnia, więc moim zdaniem też będzie to jedna z tych kart, które będzie w stanie naprawdę sama swoją obecnością wygrywać gry. I na koniec już zupełnie pozwoliłem jeszcze sobie na wynalezienie paru kombosów ciekawych. Niektóre są oczywiste, prawda, niektóre są trochę bardziej jakby wydumane. Myślę, że wielu z was te komba dostrzegło już dawno, no ale może ktoś akurat jednej czy dwóch opcji na zrobienie ciekawych sztuczek nie dostrzegł. Starałem się zawsze tak robić, żeby jedna karta w tym kombie była mniej grywalna, a druga, żeby była po prostu ok. Bo wiadomo, że o wiele łatwiej jest zrobić dobre kombo z dwóch dobrych kart, a o wiele trudniej jest zrobić dobre kombo z jednej karty słabszej i z drugiej lepszej. No i mamy Skrolczew plus Angelic Benediction, czyli prawda, widać tutaj oczywistą współpracę między tymi dwoma kartami. Tricks of the Trade i Primal Hand Beast, czyli bardzo, bardzo duży zegar. Oponent, jeżeli nie ma mass removalu, to naprawdę ma bardzo duży problem z takim połączeniem kart. Tutaj coś podobnego, tylko że w mniejszej skali. Tormented Soul i Rancor. Zawsze, jeżeli nawet Tormented Soul zginie, to Rancor tam wróci, prawda, więc też bardzo fajne mini combo. Goblin Arsonist i Arms Dealer. No, wiadomo, Arsonista nie jest jakimś mega super stworem, ale z Arms Dealerem staje się po prostu pociskiem za 4 i dodatkowym premium w postaci pocisku za 1, więc można na tym zrobić całkiem niezłe spustoszenie. Na końcu też dwie ostatnie to jest Trumpet Blast i Capuchin Skull. Myślę, że dosyć oczywiste połączenie kart, wykorzystanie po prostu producenta tokenów w maksymalnym zakresie. I na koniec Rolling Prima Dogs i Bond Beetle, czyli co turę kręcimy się z counterkiem plus 1 plus 1. Też myślę, że bardzo przyjemne połączenie kart. I już zupełnie na koniec jeszcze podsumuję statystykami. Wybrałem parę statystyk takich, które wydają się najistotniejsze. Starałem się to policzyć. Mam nadzieję, że tam nigdzie się nie pomyliłem. Zacząłem od ilości removalu w poszczególnych kolorach. Oczywiście jest tutaj też wliczony removal R-kowy, jest tu wliczony mass removal, jest tu wliczony tak zwany quasi removal, czyli karta, która na przykład spadając coś zabija, prawda? To też jest removal, prawda? Więc tak to liczyłem i wyszło mi, że biały ma 5 removali, niebieski zaledwie 1, czarny 8, czerwony 8 i zielony 2. Jest tutaj oczywiście wliczony też plummet, prawda, który jest removalem trochę warunkowym. Oponent potrzebuje stwora z flyingiem, no ale wciąż jest removalem. Dalej mamy kreatury z evasion. Jako evasion liczyłem zarówno unblockable, jak i trample, jak i flying oczywiście, jak i intimidate, więc tych kart się trochę nazbierało. W białym jest ich 8, w niebieskim, co nie może dziwić, jest ich najwięcej 9. Czarne 6, czerwone 6 i zielone to są 3 stwory z tramplem bodajże. Na koniec, znaczy kolejna statystyka to jest grywalne komony. 17, 17, 19, 15, 18 odpowiednio dla kolorów. I quality commons, czyli komony, które są po prostu
komonami, które zawsze chcę mieć w deku, prawda? Komon, który zawsze znajdzie miejsce w moim deku, który po prostu jest na tyle silny, że przynajmniej w jednej sztuce zawsze chcę go mieć w talii. I taki komon w białym jest dwa, w niebieskim jest tylko jeden, w czarnym są dwa, w czerwonym są też dwa i w zielonym są też dwa, więc jak widać dosyć równo, jak chodzi o solidne komony. Jak chodzi o ankomony, to grywalnych jest odpowiednio 9, 9, 7, 9, 9, także bardzo równo. No i quality ankomon 2, 2, 3, 3, 2, czyli też nie ma jakiegoś wyraźnego, prawda, faworyta. No i grywalne R-ki 10, 9, 8, 9, 9. I jak chodzi o One Man Army, tutaj nie dopisałem, albo mi się gdzieś zmazało, tutaj było 3, o ile pamiętam. One Man Army, czyli to są R-ki, które są w stanie same z siebie zamienić, jakby, prawda, nazwijmy to porażkę w zwycięstwo, czy po prostu w bardzo łatwy sposób dać nam wygraną. I tutaj mamy w białym takich arek jest dwie, w niemieckim nie ma ani jednej. Oczywiście jest klon, ale tak jak powiedziałem wcześniej, klon to nie jest jednak karta, która sama z siebie coś robi. Musi mieć pomoc w postaci jakiegoś innego stwora, którego sklonujemy, prawda, i tak dalej, więc świetna też karta, ale jednak to nie jest ta klasa. W kolorze czarnym mamy dwie takie R-ki. Oczywiście to będzie Nefarox i Gorgona. W kolorze czerwonym także dwie. To jest kręgoprodukujący goblinki i ten smok 5-5 tam z hejstem i tak dalej. No i w zielonym mamy trzy, które tutaj widzieliście powyżej, prawda, które też uważam, że są kartami mogącymi odmienić losy spotkania. I jeszcze na koniec takie moje jakby osobiste podsumowanie już całości setu. Uważam, że set naprawdę jest poprzemyślany bardzo fajnie. Wydaje mi się, że kolory są naprawdę wyważone. To, że zniknęły tytany, sprawiło, że po prostu set jakby odżył, prawda? Nie ma takich już sytuacji, że czekamy na szóstą manę, tak jak na ścięcie. Myślę, że będą bardzo o wiele ciekawsze właśnie pojedynki bez tych tytanów. Po prostu set stanie się bardziej wyrównany. Jak widać po tych statystykach, które pokazywałem, jest naprawdę bardzo, bardzo. Kolory są bardzo wyrównane. Ciężko jest dzisiaj wyrokować, który z nich będzie lepszy, który będzie gorszy. Wydaje mi się, że na pewno biały ma bardzo dużo silnych kart. Zielony też wydaje się być bardzo solidny. Ale tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie zawyrokować, który kolor na dzień dzisiejszy będzie kolorem silniejszym. Jak chodzi o pozostałą naszą jakby tutaj dyskusję, to warto jeszcze zwrócić uwagę, że każdy kolor dysponuje w zasadzie removalem, prawda, w slocie Commona, więc też to jest kolejna cecha, która wpływa na równość. Poza tym każdy kolor poza niebieskim dysponuje mass removalem, prawda? Bo jeżeli założymy, że ta zielona karta, ta R-ka plus 3 na stwory i oponent musi się blokować, no jest pewną formą jednak mass removalu, prawda? No to tylko niebieski nie ma takiej opcji, prawda? Czarny ma mutilate, biały ma planar cleansing, czerwony ma tam X po wszystkim, prawda? Więc każdy kolor dysponuje mass removalem, to też poza niebieskim, więc na to warto zwrócić uwagę. I po prostu generalnie jest naprawdę niewielka ilość tak zwanych nieuczciwych kart, prawda? Czyli kart, które wygrywają właśnie gry jakby w pojedynkę i wszystkie z nich są R-kami, nie ma na przykład już Fireballa właśnie czy Overrun'a, więc generalnie jakby patrząc na cały ten set, wydaje się być naprawdę bardzo, bardzo fajnie zrobiony, wyważony i moim zdaniem będzie gra na pewno o wiele ciekawsza niż we wcześniejszych korsetach, w których wiadomo, że często bywało tak, że się grało, nazwijmy to 2-2 za 2 mana, on 2-2 za 2 mana, ty 3-3 za 4 mana, on 3-3 za 4 mana, prawda, i ta gra była monotonna. Albo z kolei po wyjściu tytanów, no prawda, ten kto miał tego tytana miał ogromny handicap w danym pojedynku. Teraz to wszystko znika. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za słuchanie mnie. Wiem, że to nie jest łatwe, bo mój głos no, nie jest najlepszej klasy. Nie jestem niestety Szpakowskim czy jakimś tam innym, prawda, Laskowskim. Ale mam nadzieję, że docenia się to, co zrobiłem, bo
przy takiej pogodzie naprawdę to było spore wyzwanie dla mnie i dla mojego gardła. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłej zabawy na pre, życzę otwierania bardzo fajnych paczek. Trzymajcie się, pozdrowienia ode mnie i od całej ekipy Psychatoga.